Nazywam się Krzysztof Ziołkowski, jestem emerytowanym pracownikiem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i chcę Państwu zaprezentować pokaz pięknych zdjęć Wszechświata. Zatytułowałem to Piękno Wszechświata. To będzie część pierwsza, będzie jeszcze część druga, może nawet trzecia. Zobaczymy, jak to w czasie wszystko się zmieści. Proszę Państwa, to, co pokazuję na tym tytułowym slajdzie, no po prostu łatwo się domyśleć. Zdjęcie nieba, na którym widać piękną kometę. Kilka lat temu taka kometa rzeczywiście była widoczna na niebie, ale ja chcę zwrócić uwagę na te punkciki, no to są po prostu gwiazdy. To wystarczy spojrzeć w pogodną wieczorną noc na niebo, no może nie gdzieś z wielkich miast, ale z mniejszych miejscowości, gdzie nie ma tych świateł miejskich i wtedy, czy gdzieś jesteśmy w górach, wtedy to niebo rzeczywiście jest roziskrzone gwiazdami, widać ich ogromnie dużo, tak jak na tym zdjęciu właśnie możemy zaobserwować. Ale żeby zrobić takie zdjęcie, trzeba było poruszać aparatem fotograficznym, tak? Bo zdjęcie trzeba było naświetlać no, przez godzinę, może dwie godziny, żeby taki ładny obraz tych słabych punkcików na niebie był widoczny, ale trzeba było właśnie tym aparatem fotograficznym poruszać tak, jak porusza się Ziemia. Ziemia, jak wiadomo, obraca się wokół własnej osi, wobec tego na niebie gwiazdy no, też zmieniają swoje położenia i żeby dostrzec punktowy obraz gwiazdy, no to trzeba było właśnie stosować takie sztuczki, żeby ten aparat fotograficzny również przesuwać razem z obrotem Ziemi. Ale gdybyśmy unieruchomili aparat fotograficzny, zobaczylibyśmy taki obraz na zdjęciu. Każda gwiazda jest tutaj takim półkolem zaznaczona. Tutaj ten maleńkie półkole, ale jakaś jasna gwiazda, to jest pewnie gwiazda polarna, ta, która znajduje się blisko bieguna północnego nieba. I wiemy, że to właśnie gwiazda polarna, biegunowa wyznacza ten biegun północny, tutaj jest skierowany. I taki piękny obraz czasem można również uzyskać, jeśli unieruchomimy aparat. No ale przejdźmy do zasadniczej sprawy. Piękno Wszechświata. To piękno Wszechświata chcę rozumieć jako estetykę struktur. Ta estetyka to jest artyzm, malowniczość, harmonia, symetrie, proporcje, ale również prostota środków opisu, czyli praw natury. Okazuje się, że ten świat się bardzo właśnie w sposób prosty da opisać. Oczywiście to jest bardzo wszystko skomplikowane, tutaj wielka matematyka wchodzi w grę. Niemniej jednak sama istota tych środków opisu jest rzeczywiście niesłychanie prosta, co może w drugiej części czy trzeciej części tego wykładu jeszcze spróbuję bliżej naświetlić. A teraz zajmiemy się tylko tą estetyką struktur i będę pokazywał właśnie różne struktury Wszechświata, zdjęcia różnych struktur, no, które są takie piękne, malownicze. Ich artyzm łatwo jest dostrzec na każdym właśnie obrazie. No, ale zacznę może jeszcze od czegoś innego. Zacznę od takiego zdjęcia, no, które pewnie Państwo domyślacie się, no, niebo usiane gwiazdami. Otóż nie. To jest niezwykłe zdjęcie, bo każda plamka to nie jest obraz gwiazdy. Każda plamka, którą na tym zdjęciu widzimy, nawet te tutaj najsłabsze, tylko to jest obraz galaktyki. Galaktyka to jest takie ogromne zbiorowisko gwiazd, jeszcze będę o tym dalej troszeczkę mówił. I tutaj zostało to właśnie uwidocznione, masa tych galaktyk, ale tym, co najważniejsze jest, to to, na co chcę zwrócić uwagę, że światło wyemitowane, wysłane przez te obiekty, przez te galaktyki, które na zdjęciu widać, zanim osiągnęło Ziemię naszą, dotarło do naszej Ziemi, no to minęły kilkanaście miliardów lat. Podkreślam, kilkanaście miliardów lat. Wiemy, że światło porusza się ze skończoną prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Wobec tego łatwo można policzyć sobie, że jeśli biegło to światło kilkanaście miliardów lat,
no to my widzimy te obiekty takimi, jakie one były te kilkanaście miliardów lat temu. Czyli innymi słowy, my widzimy jak gdyby obraz Wszechświata no bardzo dawny, sprzed kilkunastu miliardów lat. Można powiedzieć, że blisko początku Wszechświata, jeśli ten Wszechświat powstał, jak najnowsze dane mówią, no właśnie tych jakieś 13 czy 14 miliardów lat temu. Otóż i dlatego to zdjęcie jest niezwykłe, bo ono nam pokazuje dawny Wszechświat, taki jak on dawniej wyglądał, kiedyś, tych kilkanaście miliardów lat temu. I chcę tutaj zwrócić uwagę, że astronomowie, robiąc właśnie zdjęcia Wszechświata, fotografując Wszechświat, no mają nie tylko przegląd, obraz Wszechświata przestrzenny, ale również i czasowy, bo mogą w ten sposób cofać się do bardzo odległych okresów istnienia tego Wszechświata, no kiedy on był, no może jakiś inny niż jest teraz. No ale idźmy dalej. Proszę Państwa, to wszystko, co będę pokazywał, te wszystkie zdjęcia, które pokażę, zawdzięczamy teleskopowi kosmicznemu Hubble'a. To jest niezwykły instrument. Już od ponad 30 lat funkcjonuje, ale jego niezwykłością jest to, że znajduje się nie na powierzchni Ziemi, tylko na orbicie okołoziemskiej. Krąży wokół Ziemi jako sztuczny satelita Ziemi. Wystrzelony został w roku 1990, czyli już ponad 30 lat temu. No niestety ostatnie doniesienia wskazują, że chyba są tam jakieś kłopoty w styczniu tego roku, bodajże jakoś troszkę odmówił posłuszeństwa komputer pokładowy i coś w każdym razie jest w stanie awaryjnym w tej chwili. Ten teleskop nie wykonuje zdjęcia, ale przez te 30 lat to, co zrobił, to jest już rzeczywiście ogromny postęp całej astronomii. Zawdzięczamy temu właśnie niewielkiemu, można powiedzieć, przyrządowi kosmicznemu, który pozwala obserwować Wszechświat. Zaraz właśnie na tych zdjęciach wszystkich pochodzących z tego narzędzia będziemy to mogli podziwiać. Proszę Państwa, no i teraz co widzimy? Galaktyka. To jest jedno ze zdjęć, tych licznych zdjęć, które zrobił teleskop kosmiczny Hubble'a. Już powiedziałem, galaktyka, wielkie, ogromne zbiorowisko gwiazd. Może jeszcze jakąś inną, o tę na przykład galaktykę popatrzmy. Zbiorowisko gwiazd, które ma taki właśnie bardzo ciekawy kształt, jakiejś takiej jak gdyby struktury spiralnej. Zresztą to się nazywają właśnie te ramiona spiralne galaktyk. Te, które okrążają, to wydaje się, że to wszystko jak gdyby krąży wokół jakiegoś centrum, w którym jest najwięcej zebranych gwiazd, bowiem najjaśniejsze jest to centrum galaktyki. Rozmiary tej całej struktury są ogromne. To są setki tysięcy lat świetlnych. Tutaj może maleńka wstawka. Rok świetlny to jest taka używana przez astronomów jednostka odległości, jednostka długości. To jest taki dystans, taka odległość, którą światło, poruszając się z prędkością, jak wiemy, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, przebywa w ciągu jednego roku. I to jest rok świetlny. No można sobie oczywiście policzyć, ile na przykład jest kilometrów, ale to już byłyby jakieś takie ogromne liczby, właśnie takie astronomiczne, jak to się czasem mówi, liczby, o których w ogóle nie ma co mówić, jako się trudno zapisywać. Dlatego używamy tego określenia rok świetlny. Otóż rozmiary takiej galaktyki to są setki lat świetlnych. Rozmieszczone te galaktyki są we Wszechświecie w dużych odległościach od siebie, odległościach sięgających no, milionów lat świetlnych. I to jest właśnie ten Wszechświat. Galaktyki stanowią jak gdyby takie podstawowe struktury, podstawowe elementy budowy Wszechświata, co na tym pierwszym zdjęciu widzieliście Państwo, jak w tym zdjęciu sprzed kilkunastu miliardów lat, te wszystkie kropeczki, te wszystkie plamki, to były właśnie o takie galaktyki, które później możemy fotografować. No i idźmy dalej, jeszcze jakiś inny obraz takiej galaktyki. Bardzo różne są te obrazy. O, to jest na przykład ciekawe, bo to jest galaktyka Andromedy. O tym na pewno słyszeliśmy, to jest często używane to określenie galaktyka Andromedy. Otóż to jest najbliższa naszej Ziemi galaktyka, znajdująca się w odległości chyba od Ziemi jakichś 250 milionów lat świetlnych, czyli to jest rzeczywiście
wielka odległość, no ale jej rozmiary są właśnie rzędu 100 tysięcy lat świetlnych, ponad 100 tysięcy lat świetlnych. Ten promień galaktyki, ona jest zrobiona, to zdjęcie jest tak, jak gdyby troszkę jest nachylona, płaszczyznę nachylenia wobec Ziemi, wobec tego ma strukturę takiej elipsoidy, jak gdyby. No niemniej jednak to jest właśnie ta najsłynniejsza, można powiedzieć, galaktyka Andromedy. Idźmy dalej. Jeszcze jakieś, prawda, zdjęcie pięknej galaktyki. To jest, prawda, ta galaktyka, która jest ustawiona do nas tak krawędzią, także my widzimy taką właściwie jakby płaską strukturę. A na tym zdjęciu widać również z gwiazdy, ale to są gwiazdy tego naszego najbliższego otoczenia. Te, które zostały w polu widzenia, gdzie jest ta galaktyka, znalazły się również nasze, blisko nas istniejące gwiazdy. Jeszcze jedno zdjęcie. O, to jest ciekawe zdjęcie, bo tutaj są dwie galaktyki jak gdyby zbliżające się do siebie. Jedna galaktyka, ta, prawda, spiralna, widać wyraźnie te ramiona spiralne, i druga galaktyka troszkę jakoś inaczej ustawiona wobec tej, jak gdyby do niej się zbliża, może się zderzy z nią, może będzie jakieś przeniknięcie się gwiazd tych galaktyk, to też się zdarza, coś takiego też obserwujemy we wszechświecie. O, tutaj też widzimy dwie galaktyki, które no jak gdyby współdziałają ze sobą. Tutaj widać jakiś taki jak gdyby strumień gwiazd, który no, przepływają być może, przemieszczają się z jednej galaktyki do drugiej. Jakieś takie zbliżenie tych galaktyk, a być może również potem jakieś powiązanie gdzieś tam w dalekiej przyszłości ich nastąpi. Takie piękne właśnie struktury teleskop kosmiczny nam dostarczył na Ziemię. No i wreszcie ta galaktyka, zdjęcie tej galaktyki. Tutaj się troszkę nad tym zatrzymam, dlatego że ta galaktyka, jak się uważa, jest bardzo podobna, tak sądzą astronomowie, do galaktyki naszej. Naszej, to znaczy tej, w której znajduje się nasze Słońce, które jest jednym z elementów galaktyki. Właśnie takiej, być może tak wyglądającej. My tej naszej galaktyki nie jesteśmy w stanie sfotografować, no bo wewnątrz niej się znajdujemy. Możemy jedynie badać strukturę tej naszej galaktyki i wydaje się, że ona właśnie jest podobna do tej, którą na tym obrazie Państwo widzicie. Nasze Słońce znajduje się dość daleko od centrum galaktyki, w jednym z takich ramion spiralnych, no gdzieś raczej już na peryferiach tej galaktyki, a jej rozmiary tej naszej galaktyki, no to też sięgają setek tysięcy lat świetlnych. Tutaj oczywiście nie widać pojedynczych gwiazd w tej galaktyce. To są raczej tylko takie właśnie ciemniejsze obszary, gdzie jest pewnie mniejsze zagęszczenie gwiazd, jaśniejsze obszary, w szczególności blisko centrum, gdzie jest większe zagęszczenie gwiazd. No i stąd są właśnie te widoczne rozmaite struktury galaktyki. I wreszcie ta galaktyka jest złożona z najrozmaitszych struktur. Tutaj pokazuję tak zwaną gromadę gwiazd, kulistą gromadę gwiazd. To jest też zdjęcie struktury gwiazd. Tutaj poszczególne punkty to są już gwiazdy, bo to jest w naszej galaktyce, no jakaś taka, takie właśnie zagęszczenie, mówimy gromada gwiazd, gromada kulista gwiazd. A najciekawsze i najpiękniejsze obrazy dają może nie tyle zbiorowiska gwiazd, ile wielkie obłoki gazu i pyłu. Te obłoki gazowo-pyłowe, które znajdują się również w naszej galaktykach, w naszej w szczególności, no, tworzą tak przedziwne struktury, jak ta zarejestrowana przez właśnie teleskop kosmiczny Hubble'a. To, że to jest obraz jakiejś gwiazdy, tak samo to, wydaje się, że te gwiazdy jak gdyby oświetlają te obłoki gazowo-pyłowe i dlatego one są w tak piękny sposób widoczne, ale to jest po prostu obłok gazu i pyłu. Jeszcze to jest szczyt jednego z tych filarów, które tam były na poprzednim zdjęciu widoczne. Piękny obraz struktury właśnie no, obłoku gazu i pyłu znajdujących się w naszej galaktyce.
jeszcze inny obraz takiego obłoku gazowo-pyłowego. No widzicie Państwo, jak różne są te struktury, jak ile piękna można powiedzieć w tym obrazie, w tych obrazach tych galaktyk się znajduje. Dodam, że te barwy, które są tutaj wszystkie widoczne, są no, w zasadzie naturalnymi kolorami. One są może troszkę zintensyfikowane, troszkę tak jakoś wydobyta jest różnica jasności czy barw tych gwiazd, ale generalnie to jest naturalny kolor właśnie tych struktur, które są obłokami gazowo-pyłowymi. Jeszcze inna struktura też takiego właśnie obłoku gazowo-pyłowego. No i wreszcie coś tak przedziwnego, jak to, co właśnie tutaj na tym zdjęciu zostało uchwycone. No też właśnie jakiś obłok gazowy pyłowy, który gdzieś tutaj przez te gwiazdy został wyraźnie no, lepiej oświetlony, czy przez tutaj jest lepsze oświetlenie, a tu słabe oświetlenie, wobec tego nie widzimy żadnych jakichś ciekawszych struktur. Jeszcze jeden obraz, no to jest coś zupełnie niesamowitego, jak gdyby w jakimś ruchu te znajdowały się te struktury, no być może też, oczywiście są tam też jakieś ruchy, ale proszę zwrócić uwagę na mnogość kolorów, mnogość barw, które są tutaj uwidocznione. Te barwy oczywiście zależą troszkę od składu chemicznego, przede wszystkim od składu chemicznego, ale to są generalnie rzecz biorąc obłoki gazowo-pyłowe. Tym gazem, który dominuje tutaj, to jest oczywiście wodór, ten najbardziej popularny pierwiastek we wszechświecie, z którego właściwie cały wszechświat jak gdyby jest złożony. Ale nie tylko, są również i inne struktury. Jeszcze piękna struktura obłoku gazowo-pyłowego. Jeszcze inna, to nawet tutaj jest mgławica czarnoksiężnik. Tak to kiedyś nazwano tę strukturę, mgławicę czarnoksiężnik. Proszę Państwa, mówiąc o tych, tu jeszcze mgławica dusza z kolei tak została nazwana. Nie wiem dlaczego dusza, ale jakoś no rzeczywiście coś w tej jakiejś tajemniczości tego obrazu się kryje. No wreszcie, mgławica serce. To już jest ta mgławica, którą jakoś na końcu chcę pokazać jeszcze Państwu, bo rzeczywiście no, przybiera jak gdyby kształt serca. Ale tu już zbliżając się do końca, chcę zwrócić uwagę na to, że astronomowie bardzo intensywnie badają te wszystkie mgławice, mgławice planetarne, jak się czasem o nich mówi, właśnie przede wszystkim dlatego, że wiemy już, że to właśnie taka mgławica, to miejsce w przestrzeni międzygwiazdowej w galaktyce jest jak gdyby miejscem narodzin nowych gwiazd. Tutaj rodzą się, tutaj powstają, tworzą się nowe gwiazdy. Proces tworzenia się nowych gwiazd to jest oczywiście bardzo skomplikowane działanie, bardzo długotrwałe działanie, no niemniej jednak z takich właśnie obłoków gazowo-pyłowych, które tutaj pokazywałem, powstają nowe gwiazdy. Nowe gwiazdy, no i na końcu już pokażę jako ostatni obrazek, obraz na takiej jednej z gwiazd naszego Słońca. To jest obraz naszego Słońca sfotografowany w bardzo taki specjalny sposób, tak żeby przy użyciu najrozmaitszych filtrów, tak żeby było można zobaczyć mnogość struktur na powierzchni, czy warstwach powierzchniowych Słońca. Słońce, gwiazda, to jest taka ogromna kula gazowa, która utworzyła się właśnie z tego obłoku gazowo-pyłowego. Jest tam bardzo wysoka temperatura, przy takiej kondensacji takiego obłoku utworzyła się bardzo wysoka temperatura wewnątrz. No i najrozmaitsze dziwne zjawiska dzieją się na powierzchni tego Słońca. Tutaj jako taką ciekawostkę powiem, że to zdjęcie zostało zrobione z naszego Słońca 11 listopada 2011 roku o godzinie 11:11 czasu uniwersalnego. No to taka ciekawostka. I po prostu tym właśnie slajdem zakończę pierwszą część, tym obrazem gwiazdy naszego Słońca zakończę pierwszą część mojego wykładu o pięknie Wszechświata. Dziękuję Państwu za uwagę.